teatr, mój widzę ogromny. Te słowa oczywiście Stanisława Wyspiańskiego, jak ulał, będą przynależne temu, co rozpocznie się za kilka godzin tutaj, właśnie w Młodzieżowym Domu Kultury, stąd dzisiaj towarzyszą nam i teatralne maski. Rozpoczyna się bowiem Ogólnopolskie Forum Reżyserów Teatru Dziecięcego i Młodzieżowego. Tu u nas w Opolu zjadą się znakomici twórcy teatru, dzieci i młodzieży, instruktorzy, będą też naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego, no i oczywiście aktorzy Opolskiego Teatru Lalki i aktora. Wszystko rozpocznie się właściwie chyba retorycznym pytaniem, dlaczego potrzebny jest nam teatr, to jest wykład inauguracyjny dzisiejszego dnia. Jutro warsztaty artystyczne, a w niedzielę oprócz warsztatów także podsumowanie całego forum, wśród którego oprócz warsztatów znajdą się także spektakle, tak jak dzisiaj spektaklu Zapadnia w reżyserii Agnieszki Włoch, spektakl Symbioza, no czy też będą również specjalne prelekcje, między innymi w tematyce warsztatów Korona Rekwizyt jako pretekst do określenia hierarchii postaci, świadome ciało, czyli ruch i taniec, rola maski w procesie twórczym, teatr lalki i przedmiotu, czy też piosenka w teatrze, bo w teatrze też śpiewać pięknie można. Wyjątkowe wydarzenie trzydniowe w Opolu, w opolskim MDK-u, tak jak mówię, rozpoczyna się po południu o godzinie 15 wykładem inauguracyjnym i chyba warto pokusić się o to, by powiedzieć sobie, że teatr chyba kochają wszyscy, czy dorośli, czy też dzieci, każdy z nas marzył chyba chociażby przez moment, żeby z jakąś rolę aktorską w teatrze zagrać, a jak nie, to być reżyserem wymarzonego spektaklu.